Witam Cię na kanale Serii Wino. Dzisiaj chleb. Robimy chlebek pszenno-żytni. Do tego potrzebne nam będzie mąka pszenna, mąka żytnia, cukier, sól, drożdże suche, woda oraz olej. Jedziemy. Na wadze ustawiłem sobie, włączyłem sobie wagę. Pojemnik, który będzie włożony do chlebownika. Pierwsze co, olej, dwie łyżki, śmigiełka polewam. O. I jedziemy dalej. Woda 420 ml. Już mam odmierzoną. Wlewamy. Tarujemy. Tarujemy i wsypujemy mąkę pszenną. 350 gram. Jeszcze troszeczkę. I wiadomo, że może być plus minus. To nie jest apteka. 350. Teraz mąka żytnia. Tutaj musicie sobie zobaczyć u swojego lokalnego dostawcy, czy w sklepie, która Wam pasuje. Tej mąki musimy 200 gram, czyli do 550. Chlebek wychodzi bardzo pyszny w takiej proporcji. No, proszę bardzo, do 550, czyli 200 gram żytniej było. Co nam zostało? Zostało nam cukier, pół łyżeczki, tak żeby drożdże lepiej pracowały. Sól, jedna łyżeczka, najlepiej sypnąć z drugiej strony, jak będą drożdże z cukrem. Drożdże z cukrem najlepiej wziąć z jednej strony, sypnąć sól z drugiej. Wsypujemy całą paczuszkę suchych drożdży, no i jedziemy dalej. Wkładamy nasze składniki do maszynki. Nie wiem, czy macie taką maszynkę. Na pewno warto mieć takie coś. Chwilkę robimy chleb, a wychodzi naprawdę pyszny. Zamykamy. Zamykamy i wciskamy start. Ustawione jest na 0,9 kg i na średni wypiek. Tutaj możemy sobie zwiększyć. Program podstawowy włączony jest. Także czekamy teraz 3 godzinki, nie wiem czy to będzie widać, jest 3 godzinki 10 minut i będzie świeżutki, gorący chlebek, a w całym domu będzie pachnąć chlebem. Chlebek się upiekł, wyciągnąłem, położyłem na siateczkę taką metalową na pół godzinki, on fajnie odparował, skórka się zrobiła chrupka, co słychać. Ukroimy, zobaczcie Państwo, jeszcze świeżutki mięciutki, jeszcze świeżutki, nie chcę go uszkodzić. Proszę bardzo, piękną strukturę ma. Także subskrybuj mój kanał, łapka w górę i do następnego filmu. Życzę Ci smacznego. Cześć!